Ten odcinek będzie poświęcony jednemu tematowi, a mianowicie systemowi nawigacji zastosowanym w naszym Boeingu 247D. Jednak zanim przejdę do szczegółów, to tradycyjnie krótka opowieść o historii nawigacji radiowej. Po zakończeniu I wojny światowej lotnictwo cywilne ciągle powiększało swoją rolę. Szybko rozwijała się przede wszystkim poczta lotnicza, ale wkrótce stało się oczywiste, że powietrzny transport osób będzie wiodącą formą komunikacji, szczególnie na większe czy dłuższe dystanse. Jednak konieczność odbywania lotu w nocy i przy słabej widoczności zmuszała do opracowania systemu umożliwiającego pewną i bezpieczną nawigację w tych tak niekorzystnych warunkach. W Stanach Zjednoczonych dla pilotów dostarczających pocztę stworzono system tak zwanych lighted beacons, czyli wież z obracającym się źródłem mocnego światła na górze. Coś tak na wzór stosowanych takich obracających się świateł w latarniach morskich. O ile urządzenia te zdawały egzamin w nocy i przy dobrej widoczności, to niestety przy słabej nie sprawdzały się kompletnie. Naukowcy i inżynierowie doszli więc do wniosku, że jedynym rozwiązaniem, oczywiście przy ówczesnym poziomie wiedzy, będzie kierunkowy system nawigacji oparty o fale radiowe. W teorii zapewniałby on widoczność, w cudzysłowie oczywiście ta widoczność, nawet przy zerowej widoczności tej faktycznej, tej prawdziwej. Prace ruszyły już we wrześniu 1924 roku. Porucznik amerykańskiej armii James Doolittle zademonstrował pierwszy lot na ślepo, tak zwany blind flight. Należy tutaj dodać, że był to ten sam James Doolittle, który w czasie II wojny światowej po ataku Japończyków na Pearl Harbor w kwietniu 1942 roku poprowadził formację 16 samolotów B-25 startujących z lotniskowca do udanego bombowego ataku na Wyspy Japońskie. Doolittle został bohaterem i jedną z najważniejszych osób w lotnictwie amerykańskim. Awansowano go do stopnia generała i do końca wojny dowodził różnymi częściami sił powietrznych USA. Na emeryturę przeszedł w 1959 roku, a zmarł w 1993 w wieku 96 lat. Spoczął oczywiście na Narodowym Cmentarzu w Arlington. Ale wróćmy do naszej nawigacji. W pokazowym locie samolot Doolittla wyposażony był w nowo wynalezione przyrządy żyroskopowe, które wspomagały go w utrzymaniu kierunku i wysokości lotu. Zainstalowano także specjalnie zaprojektowany kierunkowy radiowy system nawigacyjny, umożliwiający utrzymanie kierunku przy odlocie i w trakcie powrotu na lotnisko. Eksperyment był udany, jednak do powszechnego wdrożenia go do użytku droga była jeszcze dosyć daleka. W końcu lat 20. i na początku 30. trwały więc wytężone wysiłki, aby opracować spójny i pewny system nawigacyjny. Trzeba sobie powiedzieć, że główne zasady takiego systemu obowiązują w zasadzie do dzisiaj. Składa on się z dwóch elementów. Pierwszy to nadajnik na ziemi, emitujący sygnał radiowy na określonej częstotliwości. A drugi to odbiornik w samolocie, który odbiera ten sygnał po dostrojeniu go przez pilota do częstotliwości nadajnika. Na podstawie odbieranego sygnału pilot może określić kurs, jakim powinien lecieć, aby dotrzeć do nadajnika. Obecnie system ten zastępowany jest nawigowaniem, oczywiście w oparciu o GPS. Wynaleziony wtedy system został nazwany Radio Range Navigation. No dzisiaj się go nie stosuje, ale lot w oparciu o NDB czy WOR odbywa się w zasadzie według tych generalnych zasad, o których powiedziałem przed chwilą. Wróćmy jednak do naszego Boeinga. Ekipa z Wing 42 zadbała, aby w tym samolocie jak najbardziej realistycznie odtworzyć system i sposób użytkowania nawigacji zainstalowanej w oryginalnej maszynie. Mamy więc radiowy odbiornik Bendix RA18 umieszczony w przedniej części kadłuba i radiowy panel sterujący NR18 na suficie kabiny pilotów.
Całość systemu uzupełnia skrzynka z bezpiecznikami elektrycznymi. Radio pracuje w 6 zakresach częstotliwości od 190 kHz do 1750 kHz. Tyle części ogólnej, teraz krok po kroku pokażę, jak przygotować się do lotu stosując Radio Range Navigation. Zaczniemy od wyszukania dokumentacji, którą Wing 42 załączył do naszego samolotu. Znajdziemy ją oczywiście w folderze Community, dalej Wing 42 Boeing 247D i folder Documentation. I mamy tutaj 7 plików PDF i 2 katalogi dodatkowe. Pierwszy plik to jest Radio Facilities USA 1944. Jest to 85-stronicowy katalog z czerwca 1944 roku, który zawiera mapy lotnicze i regulacje dotyczące nawigacji lotniczej w tamtych latach. Kolejny plik to Instrument Flight Part 2 Radio Navigation. Cóż to jest? No jest to bardzo ciekawy 196-stronicowy podręcznik wydany przez dział szkolenia lotnictwa morskiego, czyli US Navy. Podręcznik wydany w 1943 roku. Bardzo szczegółowo i precyzyjnie wyjaśnia zasady ówczesnego systemu nawigacji i zasady jego użytkowania. Teraz przechodzimy do pliku trzeciego, który nosi tytuł Radio Range Worldwide Facility Charts. To jest chyba najistotniejszy dokument, który nam się może przydać. Liczy on sobie 199 stron. Wydany został w 1944 roku. I na tych prawie 200 stronach jest wykaz wszystkich radiolatarni, jakie funkcjonowały w owym czasie na całym świecie. Jednocześnie podano do nich pełne dane, to znaczy współrzędne, kod oznaczeniowy, zasięg i, co bardzo istotne, schematy aktywnych radiali, po których możemy do nich dolecieć. Firma Wing 42 proponuje nam ten plik w dwóch wersjach. Jedna jest printer friendly, czyli należy domniemywać, że w niższej rozdzielczości. Kolejny plik to Tutorial Radio Range. To jest plik, który dołączyła firma Wing 42. Jest to poradnik, jak korzystać z nawigacji w tym samolocie. Jednocześnie jest tam lot przykładowy. Tutaj pragnę zwrócić uwagę na utrzymanie przez firmę konwencji graficznej oryginalnych tych starych dokumentów. Plik też jest w dwóch wersjach. Druga wersja jest printer friendly. I ostatni plik, zapewne wszystkim już znany, Boeing 247D Simulation Manual. To jest 41-stronicowy manual obsługi samolotu Wing 42. Pozostały nam jeszcze dwa foldery, dwa katalogi. Jeden o nazwie Boeing 247D Performance File for Little Nav Map i drugi Radio Station Database for Little Nav Map. Jak łatwo zgadnąć po nazwach tych folderów, są to dane, które zasilą nam nasz planer, czyli program, którym będziemy opracowywać nasz plan lotu o nazwie Little Nav Map. Po prostu musimy zaimportować przede wszystkim dane naszego samolotu do Little Nav Map, a z drugiego foldera dwa pliki
Jeden to jest Music Stations, czyli zaimportujemy radiostacje, które nadają muzykę z tamtego okresu, jeżeli ustawimy częstotliwość na radiu samolotu, a drugi plik to jest Radio Range Stations, czyli to są te wszystkie radiolatarnie, które zostały wymienione w tym pliku Radio Range Worldwide Facility Charts. Tutaj należy się jedno słowo wyjaśnienia, żeby wszyscy to dokładnie zrozumieli. Chodzi o to, że wszystkie radiolatarnie są implementowane do Flight Simulatora w momencie, kiedy instalujemy nasz samolot. Wtedy to już, można powiedzieć, znajdują się one w strukturze symulatora. Natomiast, żebyśmy je zobaczyli, musimy je zaimportować do Little Nav Map, którym będziemy przygotowywać plan lotu. Ja później to pokażę, to może będzie to bardziej zrozumiałe. Oczywiście możemy nie importować do Little Nav Mapa, tylko posługiwać się tymi mapami, o których mówiłem, to Radio Facilities, i samemu to przygotowywać. No niestety jest to proces bardzo żmudny i wymaga sporej wiedzy. Przejdźmy więc teraz do Little Nav Map i zaimportujmy dane, o których mówiłem. Zacznijmy od samolotu. Wybieramy Aircraft i Open Aircraft Performance. Tutaj już nam się wyświetliło, bo ja to importowałem, ale po prostu wyszukujemy ten folder Documentation później i wybieramy Boeing 247D Performance, otwieramy, zaznaczamy otwórz i później po prostu zapisujemy. Teraz jeśli chodzi o radiolatarnię, wybieramy User Points i import CSV. Taki format mają te dane, które importujemy, znaczy arkusz, który ma taki format, w którym są te dane. I wpisujemy import CSV. Tutaj nam już się otworzyło Music Station, Radio Range Station. Klikamy i otwieramy. Najpierw Music Stations, a później wszystkie radiolatarnie. I mamy dane zaimportowane. Czyli teraz tak, teraz będziemy widzieć zarówno te stacje radiowe, jak i radiolatarnie. Żebyśmy mogli zobaczyć punkty graficzne, które będą oznaczać nowe zaimportowane przez nas dane, musimy odznaczyć odpowiednio w opcji View User Points. I teraz tak, flag to są radiostacje nadające muzykę. Tutaj mamy zaznaczone, odznaczę, jeszcze raz pokażę User Points. Flag musi mieć taką szary kwadracik nad nim, żeby go było widać. Jest. A radiolatarnie są w grupie TACAN, oznaczenie TACAN i taki znaczek. A radiostacje mają taką niebieską flagę. Teraz jak znaleźć odpowiedni punkt? User Point Search. I tutaj po prostu wybieramy rodzaj czy grupę tych punktów. Tutaj wybrany jest TACAN, czyli tu wyświetlają się wszystkie te nowe radiolatarnie, które wgraliśmy do Little Nav Map. A jeżeli chcemy znaleźć radiostację, no to klikamy flag i mamy flag. Nie będę tutaj rozwijał się, jeśli chodzi o tłumaczenie, jak użytkować Little Nav Map, bo program jest może nie tyle skomplikowany, co ma sporo opcji i to przekraczałoby zakres tego filmu. Ok, czyli mamy zaznaczone i flag, i TACAN, czyli powinny się pokazać.
na mapie. No spróbujmy sobie znaleźć. O. Oczywiście wiem, że tu jest, bo już to wcześniej sprawdzałem. I tutaj mamy radiostację o oznaczeniu KFIU, a jej częstotliwość to jest 1310. Teraz możemy już przejść do przygotowania planu lotu. Ja taki plan lotu stworzyłem, dosyć krótki, tylko z dwoma radiolatarniami. Polecimy więc z Papa Alfa Juliet November, to jest Juna, chociaż tutaj bardzo różna jest wymowa nazwy tego miasta, mówią też Juno, a prezydent Trump to w ogóle mówił Juno, a mówią też Juno, ale my zostajemy przy Juna. Więc polecimy z Juna do Ketchikan, Papa Alfa Kilo Tango. Po drodze będziemy mieli dwie radiolatarnie, Papa Sierra Golf i Kilo Charlie Kilo. Polecimy sobie na wysokości 8000 stóp. To powinno nam wystarczyć, żeby nie uderzyć w jakieś góry. Więc tak, zaczniemy w tym, że Juno i pierwsza radiolatarnia, ona jest, już ją znajdziemy, strasznie powiększyłem tą mapę, ona jest tu, Papa Sierra Golf, jest, wyświetla nam się w odległości 98 mil i następna to będzie już w Ketchikan. Ketchikan to jest tutaj Kilo Charlie Kilo jest i zwróćmy uwagę, że ta radiolatarnia nie jest przy lotnisku, czyli jeżeli dolecimy tutaj do tego miejsca, to musimy wlecieć w ten kanał i wtedy już pewnie zobaczymy lotnisko. Ale wróćmy do szczegółów naszego planu lotu. Po starcie lecimy kursem 137 w kierunku radiolatarni Papa Sierra Golf. Jeżeli byśmy porównali ją do wora, załóżmy, że jest to wor, to pewnie wiemy, jak przechwycić radial 137 do tejże radiolatarni. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest radial i jak go się przechwytuje, to odsyłam do mojej lekcji numer 8, tam od 11 minuty 35 sekundy jest to dokładnie opisane, link podam na dole w opisie tego filmu. Różnica jest jedynie taka, że z radiolatarni otrzymujemy sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy w postaci nadawany alfabetem Morsa. Są to dwie litery, A albo N. Litera A to jest kropka, kreska, a litera N to jest kreska, kropka. Co minutę otrzymujemy symbol też Morsem nadawany przez radiolatarnię, podający kod tej radiolatarni, czyli tutaj PSG będzie nadawane. Teraz przejdę do szczegółowego opisu takiej radiolatarni. Nie będzie to radiolatarnia ta nasza, Papa Sierra Golf, tylko inna. I cóż my tu mamy? Przede wszystkim mamy nazwę tej radiolatarni, nazywa się Newark. Jej symbol, November Kilo. Dalej jest częstotliwość, 341 kHz. Symbol radiolatarni w kodzie Morsa, czyli NK. I współrzędne. Zasięg jej to jest medium range. Czyli to jest taki średni zasięg radiolatarni. I teraz najważniejszy jest ten rysuneczek tutaj na dole. Mamy taką jakby gwiazdkę, kwiatek, który ma cztery linie. Na środku mamy
naszą radiolatarnię. Jak łatwo się domyślić, możemy do niej dolecieć albo tak, albo tak, albo tak, albo tak. I to są te cztery radiale prowadzące do niej. I teraz mamy podane tutaj dwa kursy. 227 z literką T i 240 z literką M. To jest tak zwany True Kurs i Magnetic Kurs. Po polsku to się nazywa kąt drogi. To jest kąt drogi magnetyczny i geograficzny. Nie będę tego wyjaśniał, bo temat jest szeroki, zawiły. Odsyłam wszystkich do strony Calypte Aviation. Ja podam link na dole, tam bardzo pięknie to jest wszystko opisane. Nas będzie interesował kurs magnetyczny. Tym kursem będziemy starali się dolecieć do naszej radiolatarni. To jest ten drugi kurs. I teraz przy tych liniach, czyli przy tych radialach, umownie nazwijmy, mamy takie wycieniowania z każdej strony. Te wycieniowania oznaczają, że jeżeli lecimy z tej strony radiala, no tak lecimy, będziemy otrzymywać wtedy sygnał A, czyli kropka, kreska, kropka, kreska. To samo będzie, jeżeli będziemy lecieć w tym kierunku. Natomiast jeżeli będziemy lecieć na przykład tak, w kierunku tego radiala, takim kursem, czyli od tej strony niezacieniowanej, to będziemy otrzymywać sygnał z radiolatarni literki N, czyli kreska, kropka. W momencie, kiedy będziemy nad radialem, znaczy zbliżając się do tego radiala, te sygnały będą się nakładać. W momencie, kiedy będziemy na tym radialu, one się nałożą i będziemy słyszeć w słuchawkach ciągły sygnał. To znaczy, że jesteśmy nad radialem i wtedy trzeba przyjąć kurs 319 i dolecimy do naszej radiolatarni. W momencie, kiedy znajdziemy się nad radiolatarnią, sygnał ustanie. To oznacza, że jesteśmy nad radiolatarnią. Jeżeli mamy nad nią zmienić kurs, no to jest to moment, kiedy to należy zrobić. Jeszcze trzeba dodać, że w momencie, kiedy otrzymujemy sygnał albo A, albo N, w zależności od tego, z której strony jesteśmy, co minutę radiolatarnia wysyła nam swój sygnał swojego skrótu. Czyli będziemy na przykład, jeżeli z tej strony lecimy, cały czas będziemy mieli AAA, ale co minutę dostaniemy NK, sygnał NK, żebyśmy wiedzieli, do jakiej radiolatarni lecimy. No, może się to wydawać strasznie zawiłe, ale jak wsiądziemy do samolotu, to zobaczycie, że jest to w zasadzie bardzo proste. Teraz rodzi się pytanie, dlaczego omawiałem to na przykładzie innej radiolatarni, nie tej naszej. Przyczyna jest taka, że chciałem pokazać, jak wyszukiwać radiolatarni. Otóż należy otworzyć dokument pod tytułem Worldwide Radio Facility Charts i tutaj mamy wykaz wszystkich radiolatarni, jakie dzięki firmie Wing 42 żeśmy zaimplementowali do naszego symulatora, to znaczy tych, z których możemy korzystać. Jak to zrobić? Tutaj na pierwszej stronie chyba mam alfabet Morsa, wydaje mi się, tak. Jest alfabet Morsa, więc gdybyśmy chcieli poćwiczyć, to tutaj to jest A, tak jak mówiłem, kropka, kreska, N, kreska, kropka. Na następnych stronach mamy wykaz tych wszystkich radiolatarni. Nasza jest Papa Sierra Golf. One są ułożone alfabetycznie, więc to gdzieś dalej musimy szukać. Poszukajmy. Gdzie to może być? Jeszcze o, mamy PSG, PSG, PR jest, to będzie tutaj. PSG mamy. P,
PSG, Papa Sierra Golf. I teraz tak, co tutaj mamy? No mamy przede wszystkim jej skrót, częstotliwość, czyli 343 kHz. Nazywa się Indian Point. Latitude, longitude, czyli współrzędne geograficzne, i jej mapka jest na stronie 142. Ok, to idźmy na stronę 142. Jesteśmy na 19. Coś tu słabo widzę. To jest 133, 142. Och, Matko Boska, gdzie to będzie? Jest. 142, mamy Memphis i mamy Indian Point, czyli to jest ta nasza. I teraz cóż my tu widzimy? 343 to zgadza się, częstotliwość, a tutaj mamy morsem zapisany kod, czyli PSG, i mamy kursy, którymi dolatujemy do naszej radiolatarni. Tam pamiętamy, że mieliśmy lecieć kursem chyba 135, z tego co pamiętam, 137. 137, ale to nie jest istotne. Najistotniejsze jest, jak wystartujemy, z którego pasa. No ale powiedzmy, że będziemy lecieć tym kursem 137, czyli będziemy lecieć gdzieś stąd, prawda? Jeżeli 137, czyli będziemy mieli po naszej prawej stronie, nie ma zacienienia, czyli będziemy dostawać sygnał literki N. I teraz taka rada praktyczna, jak to zrobić? No najlepiej sobie albo na drugim monitorze wyświetlić tę mapkę, albo po prostu narysować te kreski i kursy, którymi powinniśmy lecieć. Nie jest to jakaś wielka robota. Dobrze, tyle teorii, a teraz przejdziemy już do samolotu i zobaczymy, jak to działa w praktyce. Jesteśmy już w kabinie. Teraz troszkę rozrywki po tak długim, nudnym wykładzie. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale mówiłem o tym, że mamy też radiostacje nadające muzykę. No i taka jedna z nich właśnie znajduje się niedaleko nas. To jest ta radiostacja nadająca na częstotliwości 1310 kHz. Sprawdzimy sobie, czy to działa. Przechodzimy na górny panel. Silniki nie chodzą, ale baterie są włączone. 1310. Jak wybieramy częstotliwość? Najpierw patrzymy, w którym z tych przedziałów mieści się wartość radiolatarni, którą chcemy wybrać. To jest w szóstym. Jesteśmy band pierwszy. Band przestawiamy tym. Drugi, trzeci. Nie w tą stronę trzeba było kręcić. Piąty i szósty. I mamy szósty. I 1310. Tuning jest tutaj. Czyli w tą stronę kręcimy. 1310. To jest 5. Tu powinno być. Nie gra. Przejdźmy na pulpit. Włączone radio? Nie. No i proszę bardzo. Czy nie jest pięknie?
No więc taka muzyczka sobie leci. Tych utworów nie wiem ile jest, ale sporo, bo praktycznie nie zdarzyło mi się, żeby się powtarzały. Natomiast działa to tylko i wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Inne radiostacje, pomimo że są na mapie, po prostu nie działają. No to chwilkę jeszcze posłuchajmy sobie. Stop crying, I'll come back to you some sunny day. Every day you know. No dobrze, nasłuchaliśmy się, to będziemy za chwilę startować. Jesteśmy już na pasie, przygotowani do lotu. Stoimy na hamulcach postojowych. Chciałem przypomnieć tylko jeszcze jednej rzeczy. Przed startem zawsze trzeba żyrokompas ustawić zgodnie z busolą, bo można się mocno omylić. Zobaczymy, czy otrzymujemy już sygnał z naszej radiolatarni. Ja włączę w tej chwili radio. Tu mamy przełącznik. OK. I jeszcze jedną rzecz miałem pokazać na górnym panelu. Żeby słuchać radia, to trzeba wyłączyć. Na on to jest radiolatarnia, a tutaj jest radiostacja. Dobra, wracamy. No to co? Startujemy. Rozkręcamy motory. Zwalniamy hamulce. Rozpędzamy się. Wosi, wosi. I wznosimy się. Podwozie. 32 dajemy. I teraz jaki sygnał otrzymujemy? Otrzymujemy ewidentnie sygnał N, bo jest długi, krótki, długi, krótki, długi. I teraz nadaje swój kod, swoje oznaczenie. Dobra, czyli musimy skręcać w prawo. Dajemy w prawo. Jak tam prędkość? Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, bo może trzeba było najpierw się wznieść, żebym tu w jakie góry nie przywalił. Lecimy kursem 150, czyli ona miała, popatrzmy, ile to powinno być? 133. Czyli prawie 30, no troszkę więcej, 160, prawie 40 stopni będziemy podchodzić. Mamy prędkość 90, to jest dobrze. Teraz nadaję swój sygnał. No, mówiłem, że na 8 będziemy wchodzić. Zbliżamy się do 8000 i zbliżamy się do radiala, bo już widać, że momentami otrzymujemy ciągły sygnał, to więc teraz jest sygnał radiolatarni,
A my zmieńmy kurs na 133. Widać, że nakładają się już dwa sygnały. Ten prawy i ten lewy. Swoją drogą podziwiam tych pilotów, którzy latali z taką nawigacją, jak to im tak kilka godzin po tych uszach dawało. Jesteśmy na 8000. To jest sygnał radiolatarni i my już tym kursem 133 będziemy lecieć do naszej radiolatarni. Ja już nie będę męczył tym piszczeniem. Chodziło mi o wytłumaczenie, na jakiej zasadzie działa tego typu nawigacja. I to by było na tyle naszej przygody z Boeingiem 247D. Żegnam się tradycyjnym do miłego.